Dzisiaj zagram z widzami o mój sprzęt. Tak moje stanowisko wygląda aktualnie. A tak może wyglądać, jak przegram wszystkie dzisiejsze rundy. Zobaczmy, jak sobie poradzę. A i oczywiście ten film jest sponsorowany przez Crux. Byczki, jeśli wpadnie wam w oko jakiś sprzęt z dzisiejszego filmu, to zapraszam do linka w opisie. Z kodem DERYHODO dostaniecie na X.comie specjalne promocje dla każdego z tych sprzętów. Także klikajcie i zaopatrzajcie się. W pierwszej rundzie zagramy 1v1 o podkładkę. I to nie byle jaką, bo to Crux G-Mouse Pad Space Carpet XXL, dzięki której możecie ubogacić widok swojego stanowiska. O nie, no on wziął Jonę, weź się! To dywan! Jonę ma Flesha, Ignite'a i Lethal Tempo, jednak tym Jonę jest Hawat, więc to jest prawda utrudnienie dla tego zawodnika. Utrudnieniem dla zawodnika Jakub Zimny jest to, że ma całkiem nowy sprzęt. Czy on na tym cokolwiek umie? Nie wiadomo. Czy on umie coś na swoim starym sprzęcie? Też nie wiadomo. Dobra, nie oddam ci mojego dywanu. Co to było? Co to za arytmetyka jakaś wjechała? Hawat wygrywa w creepach, co jest dosyć niesamowite. O, tutaj wymiana. O, Hawat bardzo mało życia ma. O, Ignite wleciał. Wydaje mi się, że nic z dywanu, nic z dywanu. Przestań, kurwa. Zwarduję, że mnie dżungler nie zgankował. Co to było? Ja chciałem ci pod wieżę wciągnąć w tym. Nie ma, możesz pomarzyć, Hawat. Dobra, proszę państwa, dywan został ochroniony, ale myślę, że damy szansę jeszcze Julce. Zobaczymy, czy udaje się mnie pokonać w V1. Zapraszam bardzo serdecznie. Chodź na taniec. Łe, sorry! Aha, chodź na taniec, BTW. No daj, czemu się nie bijesz? Gramy już. Czemu się nie chcesz bić, o co chodzi? Proszę państwa, teraz wam pokażę taktykę tak zwanego agresywnego trasha. Technika wygląda tak. Fajna taktyka. Optymalizacja damage'u, proszę państwa. Mój Ignite wróci, dzięki temu użyję go dwa razy w ciągu jednego duela. No gdzie tam idziesz? Chodź tutaj! Duela nie mam. Jaki fuks! No to po dywanie. Widzowie, ale mam tych dywanów jeszcze 10. Co? Plot twist. Proszę państwa, i te podkładki są właśnie dla was, dla widzów tego filmu. Rozdam je na streamie w najbliższy piątek o godzinie 15. Zapraszam bardzo serdecznie twitch.tv/DrHodo. W tej rundzie był do wygrania mikrofon USB Crux Edis 1000. Super sprzęt do streamowania. Wystarczy podłożyć mikrofon bezpośrednio do komputera i możecie działać. Wiesiu, dobierz sobie jedną osobę, która będzie twoim partnerem. O proszę. Musicie mnie zabić 3 razy, nie ginąc przy tym ani razu. Biorę szao. Kurwa, run nie zmieniłem. Kuba, ale trafiaj tymi bombami. Ja bardziej się skupiam na tym, żeby oni mnie nic nie trafili. Dobra, się tam będę pierdolił. O nie, to jest bardzo zły pomysł. Co się dzieje? No nie! Słuchajcie, ja w tym samym czasie, jak oni tutaj sobie wesoło grają, stwierdziłem, że w sumie mamy tutaj doktora Hodo i tak dalej. Meanwhile ja pozdrawiam bardzo serdecznie. No niech to minie. Ale kurde, presja. I plus nie mam podkładki, się śmiesznie gra. To co, po kilka idziemy? Chodź, ja też chcę, dajcie. Kurwa, no nie, ja kilka chciałem. Czaj ma wziąłem swojego. Ty wziąłeś tego, killa. Dobra, pierwsze jest. Zabiję go! Nie, dobra. O, nawet nie wziąłem. Towera teraz. CO?! Zwycięzco, widzowie! Ja pierdol, a ty jesteś interem jebanym, o mój Boże, kurwa, mobil. Pomysł był dobry. No dobra, Wiesiek nie podołał, teraz szansę będzie miał Chłupcio. Kto będzie swoim pomagierem? O kurwa. A mogę znowu szało piknąć? No możesz, no. A ten z tą Zoe pierdoloną, nienawidzę cię. Nie mają w sumie za bardzo engage'u, muszę tylko uważać na bombkę, znaczy na bombla. No kurwa! Wiecie co ja zrobię z tym mikrofonem, zanim wam go wyślę? Kuba nasra do paczkomatu. No kurwa jebany! Ma większy zasięg niż wieża! Rzuciłem wybierz. No ja pierdolę, no co wy chłopaki! No dobra, mikrofon, naciesz się moją śliną. Legendy głoszą, że kiedyś dojdzie do mnie jakiś creep. Ja pierdolę, widzowie! W co ja się wplątałem? Ej, to jest zajebiste kombo w sumie. Musiałem spróbować. Nawet bariery nie musiałem używać. Mam 187 golda. Grałem z Zilianem raz w ciągu ostatnich roku. Z Zilianem trzeba się uczyć grać, co ty? Chyba masz w prawe z Zilianem. A może w lewe? W lewe to Majulka. A dosłownie.
Piwo piję. Szok. Widzowie kłopotuwa, może się okazać, że ja do szóstki tutaj nie wytrzymam, zaraz będzie drugi det. Psychicznie czy jak? Nie jest dobrze, ale możemy sobie coś kupić. Nie jest dużo, ale możemy. Jesteśmy zbyt dobrze skoordynowani, gościu. Jestem małą dziewczynką, jest starym dziadkiem. No nie! Ginę! Widzowie, gdzie są moje poty? Aj, dobra. I ten autos! No dobra, to co? Chupcio, to specjalnie dla ciebie. Kurwa, zrobiłem to, fuj. Umyj go, zanim będziesz do niego mówić. W tej rundzie dobierałem headset Krux G Headphones Nox z wyjmowanym mikrofonem. Dobra, proszę państwa, pozbyłem się mikrofonu, także teraz będziemy się słyszeć na takim. To jest mikrofon, by the way, od słuchawek, które teraz może wygrać kolejny uczestnik naszego programu, czyli... Yes, Shao. Shao od Anterias, tak jest. Gramy klasyczne 5x5 na Summoner Drift. Haczyk jest taki, że ty będziesz mógł mówić do swojej drużyny, ale nie będziesz mógł jej słyszeć. Zacznijmy natomiast od wyboru twojej drużyny, Shao. Dobra, biorę Julkę. Ja biorę Chupcia. Może być Misia. Dobra, ja nie wiem w sumie, jak tutaj reszta osób gra, ale wezmę Puri. Kliknij Hawata dla kontentu. Czuję się tak jak na WF-ie, zawsze ostatni wybierany. Niech będzie doktor Hawat. No co zabrał mi zawodnika? Wiesiu, będziesz stał w paczkach? Nie. To biorę Wiesia. Dobra, chodź Weronika. Crazy Rek, jaką ty masz rangę? Ja mam w tym momencie nadal brąza 2. To nie, to jego nie bierzemy, to gramy 4x5. Aha! Żarcik, żarcik. Chodź tutaj, Crazy. Także Shao, proszę wyłączyć odsłuch. Nice. Dobra, Shao jest głuchy i możemy lecieć. Plan jest ogólnie taki, że chyba pójdę Master Yi. O nie, Master Yi! Zacznę od Blue Buffa, żeby szybciej sflirować żonglę. Kto jest na tym tornie? Hawat! Dobra, kurwa, z Kowalem można grać. A jak ja nafiduję Shao? No to pierdol. On nie ma Megagnara, więc możemy coś spróbować. Mówiłeś coś o nafidowaniu Shao? Tak, mówiłem. Ej, on co on tu odp***ala? Ej, dawaj, dawaj, ten leci. Dawaj, dawaj, dawaj. Zajebiście, widzowie. Ja tak się podnieciłem, że aż nie kupiłem itemów. Go? Jak coś, to tutaj ma Lulu Warda. Dobra, dobra, cofka, cofka. Idę, idę, idę. Wydaje mi się, że Siwana będzie iść tutaj, więc ja na katrygankę jestem gotowy. Jest okej, jest okej. Master, 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 master. To nie jest dobry pomysł. Ja nie mam w ogóle nic. Jinx? No zabijcie go! Ej, zabij tego! Dobrze. Onem ich tą Warda tu zniszczyć. Tak, będzie ma... O, ul... Pięknie. O, nice. Jinx. Dobra, chód mu w paszczę, bo zaraz przyjdzie Shao. O, mam Shao. O kurwa, dobra, spik dalej. Hello. Myślisz, że on tu wjedzie? A, co to jest? Hi. Biegnę. Przeżyjecie? Chyba się powoli problematycznie robi. Tak się spodziewałem, że tak to będzie wyglądać. Zróbmy tego reda jak najszybciej z drośniku z kredbanów. Alfa. Wow! Ale mi wykupił z kozła! Ale cię schawacił. Co? Pod turret! Tylko I need to be funny. O nie! Hawat je pod, tylko pod Bejca, pod tego szałasa. Bejca? Że Bejcą cię tam? Tak jest! Dobra, strzyśmy teraz te fale i będzie drugi ten. Dobra, i teraz spadamy. Dobra, o, musimy się mieć, napierdajcie w niego, wszystko co macie. Jest! Wyjebany! Dobra, teraz fight wasz. Ja mam 10% HP. Ale Chupcio ma 0 HP, a zobacz jaki na damage. Teraz puszcza rakietę. No patrz Chupcio, jakie kurwa gameplay życia oddala! Ten mikrofon wysmaruje ci, nie wiem, złotem. Wszystko osiąga tylko do... Zmienia się w gówno! Przeciwnik, kurwa. Nie poprzez tego. O kurwa! O, weźcie to! Teraz Shao, trzeba Shao. Poczekajcie, on teraz będzie nas zrobił. Shao, 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 Shao! Wszystko o, na niego, ceceki, co kurwacie. No nie gadajcie! Ale on się wykilował cały. Ja pierdolę, ale wkurwiające to jest! Weź se te słuchawki. Znaczy... Pierda! Crazer, faktycznie mogliśmy grać 4x5. No właśnie! Ładnie, ładnie. Ej! Weźcie to! On gryzie! Idzie tutaj Fizz. Gdzie on ci zniknął? To na midzie jest! Dobra, let's go, let's go, let's go, let's go! Tak jest!
Jest! Proszę państwa, CC i to wszystko. To jest nasza gra. 50 sekund mają. Inhibitor. Oddajcie inhibitor, oddajcie inhibitor, nie możecie zginąć. Nie widzicie się. To, że wezmę inhibitor, nic im nie da, nie? I do domu, znaczy idźcie bot top. Tu gdzieś są, bo tu jest świeży wart. Sala, potem Dominika. Co? A nie zabijamy go? Dobra, walczymy 4 na 5, let's go, let's go, let's go, let's go. Epe chawat. Dobra, bo będę martwy. A chawat, patrz. Krzyżki, bo... Zbierzcie się w kupę i ultujcie tego śmiecia. Kurwa mat. Wypałem. GG! No i co? To ostatnie moje nagrywki w takim razie, tak? No to co, Szao? Masz słuchawki, a mnie do końca odcinka nie będziecie słyszeć, także będę wam pisał, o co chodzi. W tej rundzie do wygrania była klawiatura Krux, Jiki, Neo Pro, RGB, Gateron. Fajna, kompaktowa klawa, bezprzewodowa, ale z opcją działania na przewód. Dobra widzowie, ja teraz nie mam mikrofonu, nie mam słuchawek, nie mogę słyszeć moich uczestników. Puri będzie miała 10 minut, żeby zginąć na mojej fontannie. Problem jest taki, że gramy na Aramie, także... Puri, no? Piknij Twisted Fate'a. Co piknęła Puri? Twisted Fate'a! Ale to wymyśliła, o kurde! Teraz tylko trzeba uważać na jej ultimate'a. Dokąd ten ultimate może sięgnąć, tak szczerze mówiąc? Nawet jak podejdzie pod wieżę bezpośrednio. To gdzie, dotąd gdzieś? Perma stuna jedam i tyle. Tepaj się tu od razu. Nie stepła. Nie dąży. Ojojoj! Ajajaj! Może coś pod dymie? On jest tam, to bij sobie po prostu. O, on jest tu. Weź się tepnij teraz. Nie może podczas walki chyba. Chociaż? Nie, no jak nie może. Było blisko! Wejdź do tego busza na środku i się z niego zultuj od razu. Od razu! Zultuj najpierw, zultuj tak daleko jak możesz, no. Pas! Ścieżkę masz! Nie! Byś zdecydowała! Nie! Zaliczone! Na fuksie XD! No zmisplayowałem, muszę przyznać. Klawiatura idzie do niej, odłączamy ją oficjalnie, proszę państwa. Żegnaj. I została nam tylko i wyłącznie myszka. Ale za to jaka myszka? Krux Gaming Mouse Galacta Pro Wireless. Cudownie leży w dłoni, pięknie klika, ma taki fajny, oddychający design. To będzie finalna nagroda tego filmu. W ostatniej rundzie Weronika zagra 1v1 na Yumi, sterowaną tylko i wyłącznie jedną ręką. Ale nie będzie to byle jaka ręka i nie będzie to moja ręka. Muszę dzwonić do Szao. Tak, Kubuś? Siema, bo nie mam klawiatury, nie mam jak się komunikować z drużyną. Jeżeli Weronika pokonasz Szao, który będzie grał na Yumi jedną ręką w pojedynku 1v1, otrzymujesz tę oto myszkę. Zostańmy na linii, chociaż mi mówić co się dzieje. Hawat mówi, że się mamy. Hawat, weź się! No podejdź, no podejdź, no. No podszedłem ci za nim bać. Okej, no. Okej. Ja pinduję, a ty nie widzisz. No, podszedłem. No jeszcze. Taki kurde poddymiacz, patrzcie na to. Już nie. Ej, pokazać ci Emilię w piwnicy? Okej, nie. Właśnie powiedziałeś coś, czego nie powinnaś kiedykolwiek powiedzieć. Ale kurczak gaming jest grany, Weronika, weź. Wiecie się, boję do niego podejść. O! 300 HP? Dobrze, 200? Szao odejmuje? Nie, odda. O kurwa, ale jest grubo. Nie, ja mogę się autotokować, tylko nie chciałem się autotokować. Chłop jest na cudzym terenie. Co to jest za gameplay? Yumi jest OP. Zresztą ja poprzeglądam sobie faktycznie TikToka. Za proste wyzwanie, chłop jeszcze tutaj TikToka będzie oglądał. Nie. O mój Boże, TikTok Anteriasa! Zostaję w miejscu, muszę obejrzeć TikTok Anteriasa. Zostaw łapkę w dół, znaczy w górę, przepraszam. Tylko Weronika, masz czas. Przeszkadzasz mi w oglądaniu Anterias? Kocham Anteriasa. Subskrybuj kanał Anterias. Odsubskrybuj kanał Dr. Hogo. No kurde, Szao, zachowujesz się trochę czasem jak taka ruda osoba. Jaka jest definicja zachowywania się jak ruda osoba? No, bycie rudym. Czy ta gra się kiedyś skończy? Nie wiem, co się oglądam anime na drugim monitorze. W jednej ręce TikTok, na drugim monitorze anime, rozmawiasz ze mną na komórce i jeszcze na Discordzie siedzisz i jedną ręką grasz Yumi, tak, duel 1v1. No nie wiem, ja zaryzykuję. To ryzykuję się, ja na Altabie byłem, co ty robisz? Ja nie wierzę. Dominacja genetyczna, jak to mówią. Co jest? No wow! Wow! Ja, no zostało jej dosłownie 1 HP! Ale raczej nie da się z tego... O kurde, Szao, w kłopocie! Nie! To była!
Nie. Weronika, gratulacje. Ta myszka leci do ciebie. Jest trochę spocona, nie powiem. Spoko, ja też. Dobra, a widzowie, ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. To wszystko, bo już naprawdę nie mam co zrobić. Muszę wyłączyć komputer chyba nogą, bo naprawdę. Kliknij sobie tutaj. Inny mój film, bardzo fajny, polecam. Subskrybuj kanał Dr. Hodo. A, i obserwujcie Twitch, wszystkie linki są w opisie, pa, pa.